Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Cofnęliśmy się dzisiaj w czasie, jakieś 100 lat. Tak jest. Nie ma ciągników, nie ma przyczep. Są wody za gniazdę. Trzeba się przygotować jakoś do sezonu, żeby robota szła. Nie? No jasne. Do konia. Czekaj, ile by to ściągło? I to jest robione według oryginału? No według, no tam masz stary ten. Aha. To będzie robione według oryginału. No spójrz, jak wygląda. Czyli tam, gdzie była jakaś metalowa część, to będzie metalowa? Tak, tylko wróci. Wróci, tak jak było w oryginale, musi być. Kąty, wymiary, wszystko zachowane. Jest. Średnice? Tam? Średnice chyba na minimalnie wyższe, grubsze. No tutaj. Właśnie też tak widzę, chociaż tutaj nie wiadomo, czy są oryginalne. Bo jedno jest takie... To chociaż nie, to są jedne wszystkie, takie same. Wszystko są oryginały takie, tu było 48, no jest, 47 tu jest i ten też ma 47. To będzie malowane? Chyba nie, oryginalnie chyba nie były rozmalowane. Ewentualnie można pociągnąć tył. Bejcą? Nie bejcą. Impregnatem? Olejem tym takim. Jest taki olej do impregnacji. Aha. Taki jest olej impregnacji. No tak się zmieniło kolor, nie? No, to są te różne. No, nawet ma swój urok, to tak nie zostało. Nie są impregnaty, które w ogóle nie zmieniają barwy. No. Jak się kupi impregnat w kolorze sosny. Kolorze sosny. Czekaj. Albo świerka. Nakrętki byśmy mogli później odzyskali. Czy teraz odzyskujemy nakrętki? To oryginalne są jakieś specjalne, czy kwadratowe? Tutaj są kwadratowe nakrętki. Musimy je odzyskać. Ale one mają gwint? Poczekaj, daj świerkę, to utniemy tutaj te kręty. Tu. Bo one były chyba... Chyba, że... Czekaj, teraz może tam ktoś ludzi na mnie będą pracować, trzeba pozwolić. To się wypalił, że? No. Okej. Okay. Woli? No wody. Okej, to. To rdza do kruszy, tak? Wypali. Super. No. Nie wątpię. Dosiłowo. Prawie patenty. Ale w sumie można by było zrobić takie, co sobie ktoś chciał. Takie nakrętki kwadratowe, nie? Blatę powycinać, powierci. To inny stopień to był. O, ta też się ruszyła. Widzę, że takie widzę patenty, nie? Elegancko. Ale to musi być tak schłodzone błyskawicznie, żeby tak... Musi. Chodzi o to, że jakbyś na ciepło kręcił, to byś latał gwint. A wiem, ale chodzi o to, jakby normalnie wystygło, też by tak było? Może być nie do końca. Chodzi o to, żeby ją z powrotem zahartować. Jakby była stal miękka, a ciasto by trzymała, była niezahartowana, to by łatwo się zatarła. Mhm. A tak z powrotem wraca do takich dzieci. Ona jest po prostu twarda i przez to się ładnie kręci. Bo jak gdyby kluczem kręcić na przykład, bo tak tu widać, że się wypaliła i poszło leciutko ładnie. Nie? No tu idzie. Tu oryginalne jeszcze nie wiem. Jest na pewno nakrętki, które mają około 100 lat. Ojej, to drogocenna rzecz. Antyki. O, to jest prawie cenne, prawie jak to, złoto. To nie mieli wtedy gwintowinki i narzędki też? To jest chyba jakiś, nie wiem, taki jakby calowy gwint. Może, to jest troszkę większy. To tarką robili chyba. Od ósemki gwint. Trudno powiedzieć. Tu idzie? Czekaj, trzeba je ładnie wyczyścić. No coś musieli już mieć, nie?
oryginał czy wzmocnienie? Tak, to jest oryginał. To jest, żeby koło nie ocierało tej rzeczy, wiesz? Z drugiej strony, gdzie jest druga strona? Tu jest druga strona. Z drugiej strony też to było. Strasznie to wygląda. Teraz się dopracuję. Ale wiesz o czym mówię? Tak, idealne na przewijanie kół. No właśnie. Coś... Albo nóg. Takie coś zapewnia Tomaszowi pracę. Co? Co to jest takie ładne? A to jest tutaj na ławkę, na wejście, nie? To ręczna robota? Myślę, że tak. Tu był w ogóle pręt, patrz jak był zagięty. To jest jak w karecie? Jak w karecie. Dekoracja. Tak, to by trzeba było przestawić. Wycięty płaskownik? Nie. Tak, blachy jest wycięty. Jest kulka blacha przecięta.
ten duch zostaje oryginał? Duch zostanie w oryginale. Koła są drugie, duch tylko wkreślimy, a tego chyba nie będziemy wcale malować. Dostanie się takie, bez żadnej impregnacji. Kiedyś nikt wodów nie malował, to nie powinno się chyba malować. On naturalnie ściemnieje i będzie ładny. Co, to koło do wulkanizacji pojechało? Tak. Było bezdębkowe, ale ci powietrze skoczyło. Czekaj, to mam wszystko. To nie miał żadnych hamulców? Chyba nie. Za lekki był, żeby hamować gdzieś. Wszystkie elementy chyba mam. Czekaj, bo z tego będziemy wymiary się ściągać. Bo tam jest do ściągaczy są. Tam jest te otwory są. To jest. Niech to leży tak jak leży, a później to wywalimy. Niech leży. Pod pozorem, zobacz, jeszcze mamy ciągle wymiary do ściągnięcia odległości. Na przykład tutaj były montowane włóczniki, nie? Wiadomo, że tą odległość mam tutaj do zachowania. Włócznika. A tutaj był montowany ten element. Ten kwadratowy. O ten. Bo do tyłu szły krótko, do przodu szły dwóch. Ten był z przodu. Także tutaj te wymiary jeszcze są. Także ta ekspozycja jeszcze musi leżeć. Zanim trafi do pieca. Zanim trafi do pieca. Jeszcze chwilę.